Z pewnością też chcielibyśmy wyjaśnienia i zupełnie nie rozumiemy, jak to się dzieje, że po dziś dzień do Smoleńska nie pojechała ekipa polskich archeologów. Dlaczego tak bardzo nie chce się ich tam wpuścić? No wiemy, że teren katastrofy przeorano. Mimo to wierzymy, że archeolodzy nawykli do znajdowania rzeczy ukrytych czasem od setek lat w głębi ziemi poradzą sobie z działaniami buldożerów i będą w stanie mimo to dzięki swojej fachowości jakieś rzeczy tam odnaleźć. W tym niestety myślę też wciąż jeszcze szczątki ciał. Bardzo nas zastanawia, dlaczego po dziś dzień nie mamy w Polsce wraku samolotu. Dlaczego on jest tak nieistotny dla tego śledztwa, jeśli na przykład dla Amerykanów było tak istotne pozbieranie niemalże do ostatniej śrubki Airbusa z dna oceanu, która ta operacja kosztowała bodaj 40 milionów dolarów. I Amerykanie byli przekonani, że to im jest potrzebne do śledztwa. Dlaczego wrak tu polewa niszczeje na płycie smoleńskiego lotniska i nie ma woli przywiezienia go do Polski i nie ma woli wyzbierania do właśnie ostatniej śrubki jego szczątków, tych wbitych, wprasowanych w ziemię szczątków z miejsca katastrofy. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Cieszymy się natomiast z tego, że po pierwszym takim gwałtownym pragnieniu prokuratury, żeby zniszczyć ubrania zdjęte ze zwłok naszych bliskich, odstąpiono od tego pomysłu. Z ubraniami w ogóle jest tak, że te, które nie znajdowały się na zwłokach, a zostały wyrzucone, rozrzucone w tym miejscu katastrofy osobno, te ubrania zwieziono do Mińska Mazowieckiego, w takich czarnych, śmieciowych workach dużych, zwilgotniałe, zbutwiejące. No ale jednak je przywieziono i tam mieliśmy możliwość dokonania identyfikacji tych ubrań. To naprawdę makabryczne przeżycie, hałdy tych rzeczy, w tym no, nawet bielizny osobistej, stoły pełne portfeli, okularów, zegarków, sztucznych szczęk na przykład też. To są obrazy, które na zawsze pozostaną w naszych oczach. Ale tu należy podkreślić wielki takt, z jakim miejska żandarmeria wojskowa się w tej sytuacji odnalazła. To również dla tych ludzi nie było łatwe i proste obcować z tymi przedmiotami. Ale tam znalazły się tylko te rzeczy, których nie było na zwłokach i chyba jedynym wyjątkiem, o ile wiem, było ubranie pani Indeckiej. Ono, zdaje się, jest do oddania i to jest kompletny strój, tam garsonka, bielizna, bluzka, to zdaje się, tylko jej ubranie, którym pozostało na niej po katastrofie, zostało przekazane Mińskowi. A ubrania z innych zmarłych nie. No i była taka niezrozumiała dla nas wola, to jest w końcu jakiś, no wydaje nam się, dowód w sprawie. Było takie gorące pragnienie zniszczenia tego. No na szczęście to pragnienie się nie spełniło. Prokuratura i te rzeczy istnieją. I nie wiem jak inne rodziny, ale ja na pewno będę bardzo chciała po zakończeniu śledztwa i no, koniecznych tam czynnościach procesowych odzyskać ubranie mojego męża. Dla mnie to nawet nie jest pamiątka, to będzie relikwia.
I tutaj też liczę na Państwa pomoc. Gdyby były z tym jakieś trudności, to podnoszono jakieś argumenty z poziomu sanitarno-epidemiologicznego, które do mnie nie przemawiają, bo po pierwsze doskonale wiem, że takie rzeczy można poddać odkażaniu. A po drugie, no jak pamiętamy, w relikwiarzu księdza Jerzego znajduje się fragment jego zakrwawionej koszuli, przekazany, jeśli dobrze pamiętam, przez Mariannę Popiełuszko, matkę. No i ta zakrwawiona z górą ćwierćwiecza koszula nie niesie żadnego zagrożenia sanitarnego i nasze rzeczy naszych bliskich też nie będą takiego zagrożenia niosłem. Ja jestem gotowa na własny koszt i własnym staraniem poddać się odkażaniu, a potem ocenie, nie wiem, sanepidowskiej, że niczym nie grożą. Ale na pewno będę bardzo chciała, żeby do mnie wróciły. Tak. Ja mam nadzieję, że powstanie Państwa zespołu, jak również pewne odstąpienie od bardzo twardej wersji wydarzeń narzuconej przez służby rosyjskie sprawi, że nasza współpraca z prokuraturą będzie się teraz układać lepiej. Bardzo doceniamy ten gest zgody na powielenie tych dokumentów i udostępnianie nam ich symultanicznie, a nie konsekutywnie. Bardzo doceniamy, że taka wola się pojawiła, bo ja nie wiem skąd to wynikało, ale domniemuję, że podjęto takie postanowienie o tym, że rodzinom udostępnia się kopię, a nie oryginał. I z tego słowa kopię wyczytano jedną kopię, tak? Uznano to że to musi być w liczbie pojedynczej, co niekoniecznie tak musi być interpretowane. Więc tutaj każdy taki zwiastun poprawy tego współdziałania będziemy bardzo sobie cenić, zwłaszcza, że jakoś początkowo mieliśmy w ogóle wrażenie, że my będziemy traktowani przez prokuraturę jak sojusznicy, a nie jak zło konieczne, że my tutaj przecież jesteśmy po tej samej stronie i stąd takie bolesne i takie przykre były te nasze doświadczenia, aby już one nie powtarzały się dłużej. I to chyba wszystko. Nie wiem, czy... Dziękuję najmocniej.